Moi drodzy, to prawdopodobnie będzie najtrudniejsza defensywa za DCRR, jaką mogłem sobie tylko wymarzyć. Witam was bardzo gorąco na modzie, na mapsko i powiem wam szczerze, oj. Hearts of Iron 3 vibes, nie? Tak naprawdę. Przemysł Związku Radzieckiego, z tego co widzę, to tutaj nie będzie chyba najmocniej. O Jezus Maria, dobra, słuchajcie. Ja postaram się, Jezus, tutaj bitwa o Stalingrad to się będzie toczyła 20 lat najbliższych. Jak tu ciężko się fabryki w ogóle rozdziela do budowania. Co jest? Dobra, rozdzielimy na razie cywilki. No i trzeba, moi drodzy, wesprzeć Stalina, tak? Człowiek nie chce, ale musi. Przypominam wam jeszcze, że jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej scenariuszy z tego moda, żebyście zostawili lajka, możemy jeszcze raz Polską zagrać. Może Czechami na takiej mapie byśmy zagrali się obronić na przykład. O, albo zagralibyśmy Francją czy coś. Dajcie znać w komentarzach. A na eneba.com możecie kupować tanio klucze do gier. Link w opisie. Wiecie co, ja sobie będę tutaj robił przemysł i ogólnie drzewko, które widzieliście pewnie miliony razy, Stalina, i później pójdziemy w przemyślik, więc chyba luzik, co? Uhu, moi drodzy, powiem tak, robi się giga problem, bo my ledwo nadrabiamy wszystko, Niemcy już wjeżdżają w Polskę i to jest problemek troszeczkę, bo nie wiem, jak mam ugryźć w ogóle temat Niemiec, no. Aktualnie się ustawię do defensywy, ale ja nie mam wojska, żeby zabezpieczyć teren. A, moi drodzy, czekajcie, bo my tutaj mamy cel na Republikę Polską. Dobra, no to wypowiadamy wojnę Polsce. Chyba to będzie dobrze, nie? Zobaczymy, moi drodzy, no to powinno, wiesz, to powinno oddać, nie? Powinniśmy tutaj wejść. Miałem wejść 17 września, ale wejdę 3 po prostu. Jezus, ale Armia Czerwona zapierdziela, moi drodzy, patrzcie. Dobra, Polaków to tutaj jeszcze nie ma, nie? Dobra, na Wilno, panowie. Na razie wjeżdżam i jest fantastycznie. Panowie, łatwiutko, no. Przechodzimy przez Polskę. Nie wiem, czy oni mi spisują aliantów w takim odcinku. A nie, bo ja mam wojnę tylko z Polską. Dobra, powiem wam tak, ja prawdopodobnie wezmę Warszawę szybciej niż Niemcy, nie? Mimo że jest 19 września, no Niemcy już podchodzą pod Warszawę, ale dzięki Armii Czerwonej. No nie oszukujmy się, panowie, no. Nie oszukujmy się. Ale chyba Niemcy, no zobaczymy, czy dotrą. No, spróbuję wysłać wojsko na Warszawę, ale chyba Niemcy będą szybsi. Upadek Warszawy i jest, weszliśmy szybciej do Warszawy niż Niemcy. Easy peasy, panowie. Lemon squeezy, nie? Zaraz wejdziemy do Leningradu. Spokojnie, zaraz. O, upadek Polski. Jest. Co jest? Aha, spoko. Ty, to Niemcy mi to muszą oddać przecież, nie? Dobrze. Moi drodzy, przygotujemy dwie armie. Jedną Żukowa, drugą Koniewa, na walnięcie prosto na Finlandię. Reszta wojsk zostanie ustawionych tutaj. Pięknie. Oni staną tutaj, nie? Dobra. To będzie teraz Finlandia. Ty, ale oni mi powinni oddać tereny po Ribbentrop-Mołotow, tak? Czy nie? Oho, oho, oho. Dobra, udało się. Niemcy uhonorowali pakt. Dobra. Super. Super. Klejmy na Bałtyku. Fantastycznie. Finlandia, mam nadzieję, że się zgodzisz. No, ja nie jestem Stalinem. Ja od razu przeszykowałem 60 dywizji Żukowa i Koniewa. Po prostu zezłomuje cię, nie? Fizycznie cię zezłomuje, jak się nie poddasz, no. Reject our demands. Już? Pum. Zapraszamy bardzo serdecznie. Pum. Na północy straty się nie liczą w ludziach. U nas ludzi mnago. Tutaj trzeba po prostu rozbić tą defensywę wielką fińską. No i do widzenia. 60 dywizji spenetrowało Finów. I walimy prosto na Helsinki, tutaj nie ma co gadać. Finlandia Finlandią, teatr działań jest ogromny, ale moi drodzy, czy Niemcy poradzą sobie na przykład z Holandią i Belgią? To jest właśnie pytanie, bo tutaj teatr działań jest... O, już jest wojna z Belgią. Chyba. Oho. Luksemburg padł. Zaraz zobaczymy. Super, czy mógłbym wysłać ultimatum do Litwy, Łotwy i Estonii? Oczywiście, ultimatum, zapraszamy. O, Finowie wreszcie przejrzeli na oczy i zaczęli się bronić. Ale chyba niedługo, bo już widzę, że tutaj krasnoarmijcy wchodzą na plecy, więc... Republic of Finland offers concessions. Moi drodzy, dobrze, zgodzimy się, niech będzie. Fantastycznie. Pójdźmy historycznie, nie? White Peace, świetnie, dostaliśmy te ziemie, które chcieliśmy, jest super. Wracać na linię frontu teraz. Dziwi mnie to, że Francja, w sensie dziwi mnie to, że Niemcy wypowiedziały wojnę, moi drodzy, Duńczykom i szybciej atakują Duńczyków niż... Okej, no może to historycznie lecą jednak. Litwa, Łotwa, Estonia dołączyły do naszego imperium, witamy bardzo gorąco. Dla dodania większej, że tak powiem, jakby to nazwać, dramaturgii, puścimy Niemców na tak ogromną połać terenów. Jak widzicie, nie brakuje mi tutaj już dużo ekwipmentu, więc będę w stanie szybko poddymić, nie? Jeżeli chodzi o ofensywę z nimi, stary. Panowie, Dania nie podbita, ale Niemcy wjeżdżają w Belgię i w Holandię. Ty, i widzę, że im idzie bardzo dobrze. Może atasze do Niemiec byśmy wysyłali? Poczekaj, jeszcze spróbujemy, żeby nas polubili bardziej. Okej, 52. Dajcie może. O. Nie zaakceptują, co za noby. Moi drodzy, mam nadzieję, że do czasu wojny uda mi się zabezpieczyć jeszcze 4000 artylerii, 600 sztuk. Mam tutaj ogromne sztuki artylerii, mam nadzieję, że się uda zabezpieczyć. Cholera wie. 800 anterów mi brakuje. Trudno. Sowiecki żołnierz nie potrzebuje karabinu przeciwlotniczego albo bazuk. On potrzebuje tylko Mosina i ma celować do karabinu jak do nazisty, nie? Na froncie dosłownie. Proste. Oho, no to się zaczyna, moi drodzy. Blitzkriegung. Uch, moi drodzy, 40 rok, Niemcy już pod Paryżem. Chyba ledwo, bo ledwo go zaczną zajmować. Ja w ogóle się skapnąłem, że mi brakuje z 200 pociągów, nie? 300 pociągów mi brakuje. Teraz specjalnie na szybko wrzuciłem 15 fabryk, żeby jak najszybciej uzupełnić. I dalej rozbudowuję, moi drodzy, przemysł, nie? Wojskowy. Ej, Francja kapituluje, moi drodzy. I chyba będzie Francja wisiej. Halo, halo? Eta Moskwa?
No i po podbiciu Francji Niemcy zrobiły sobie tutaj jakieś Reichskomisariaty, jakieś regiony okupowane i tak dalej. Jezus, to jak oni we mnie rypną, a ja mam tylko po 3 dywizje na Dnieprze, nie? No to będzie nieciekawie, moi drodzy. Moi drodzy, zaczyna się. Wielki Blitzkrieg, obstawiłem Finlandię tym razem, proszę bardzo. Robimy desperate measures, żeby... Oczywiście, Jezus, 2 FPS-y jak wchodzą Niemcy. Dobra, niech sobie dojdą do Dniepru. Ja sobie puszczę 4, bo mi komputer eksploduje, stary, nie? Niech sobie dojdą do Dniepru, jest fantastycznie. No, później ustawimy linię obronną. No mamy nadzieję, że po 4, po 5 dywizji na kratkę to wystarczy, ale jest tragedia, nie? Jeżeli chodzi o FPS-y, stary. Panowie, pierwsze starcia z Niemcami za rzeką to są tak easy. Ja mam 400 softa, 500 defa, oni tutaj nie mogą nic zrobić w sumie, nie? Zobaczymy, jak będzie to wyglądało tak naprawdę w praniu. Desperate Magic zostało zrobione. Mogę teraz robić jakieś partyzańskie bataliony i boostować dalej Armię Czerwoną. Fantastycznie. Tutaj jeszcze tylko kawałeczek muszą podejść Niemcy i będzie sypcio. Ale napierdzielają, ty. Ja nie wierzę, że mi ekwipmentu wystarczy, stary. Ja jestem tak przygotowany Związkiem Radzieckim na tą inwazję, że to jest niewyobrażalne, nie? Ale ładnie napierdzielają Niemcy na całej linii frontu, nie? Ale jak to mówią chłopaki, Armia Czerwona jest najsilniejsza, tak? Pamiętaj... O Boże, tu się front nie łączy. Co? Jezus. Nie. Dobra, módlmy się teraz, żeby ten front zadziałał tak, jak ma działać ogólnie, tego co widzę. No i chyba będzie działał, chyba te dywizje są dobrze rozstawione, chyba. Nie mam zielonego pojęcia oczywiście. Poczekamy teraz. Straty w wojnie, moi drodzy. Jezus, Niemcom rosną jak... O mój Boże. Spoko, nie ma problemu, moi drodzy. Postoimy sobie troszeczkę z Niemcami, nie? Ja z tym nie mam żadnego problemu. Tylko front mi się zrypał w niektórych prowincjach, ale no to chyba damy radę, nie? Rozkaz, moi drodzy, 227 oczywiście. Został wprowadzony, tak. Nie możemy na to pozwolić, no. Nie pozwolimy na ani kroku w tył. Musimy zatrzymać niemieckich najeźdźców. O Jezus. Właśnie zatrzymywanie niemieckich najeźdźców to, widzisz, może być problem, nie? Z tego co widzę. Bo Niemcy wjeżdżają jak do siebie, nie? No cóż, zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Dobrze, moi drodzy, spróbujemy lekką kontrofensywę przy browarach, ale nie, no jak ja tu widzę 9 dywizji na kratkę, to z tego co widzę, to nie ma sensu. Moje dywizje nie nadążają obstawiać front za Niemcami, nie? Taki niemiecki Blitzkrieg jest szybki. Z tego, co mogę tutaj zobaczyć, nie? Dobra, moi drodzy, powiem tak, straty ponoszą Niemcy ogromne, 1 000 000 ponad ludzi już padło. Oni się tutaj wbijają coraz głębiej, ja staram się ich tutaj jakby izolować na polu walki, ale to słabo wychodzi, bo mam jeszcze Desperate Measures i muszę zrobić Lessons of War, nie? Tak w sumie. I im dalej w wojnę, im dłużej Niemcy mnie atakują tutaj i zdobywają więcej terenów, tym gorzej będzie dla nich, nie? Więc... Dla mnie to jest w sumie jeden pies. Ja tutaj się nawet powycofuję, staram się tutaj powycofywać z tych terenów, żeby oni mieli, tutaj widzisz, rzeki, nie? I tu jest problem, bo tutaj widzisz, organizacji nie mam, nie? Ale no może się utrzymają. Knock, knock. It's United States. We're back. Okej. Okay. Stany Zjednoczone wracają. Więc jest git. Zrobiłbym jakąś kontrofensywę, ale się boję. Wolę po prostu stać i na razie czekać, zobaczyć, co z tego wyjdzie, nie? Postaramy jednego... Jedno malutkie zablokowanie, proszę bardzo. Działo kolejowe niemieckie do Wora zostaje zniszczone. Mamy Niżyn, fantastycznie, mamy linie kolejowe. Niemcy tutaj powinni zostać odepchani bez problemu. Łatwo, piękna ofensywa marszałka Żukowa. Pierwsza ofensywa tej wojny, dosłownie pierwsza ofensywa tej wojny. Przeorganizowanie dalej na froncie, ale tu będzie planowańsko, nie? Moi drodzy, postaramy się polepszyć sytuację na froncie południowym i w zimę zaatakujemy przez rzekę. Wiem, że to jest głupie, ale postaramy się, bo Cherson jest bardzo dobrym punktem zaopatrzeniowym tutaj i postaramy się gdzieś uzyskać jakieś breakthrough, przejść na drugą stronę i polepszyć tutaj supply z Armii Czerwonej. Jedno przebicie zostało już wykonane przez rzekę. W razie czego, z tego co widzę, to oni nie nadążają nadsyłać posiłków, więc to mnie akurat bardzo cieszy. No dawajcie, no ile oni mają orga? 2? Fantastycznie. Idziemy teraz za ciosem, panowie. Jak największą tutaj dziurkę zrobić dosłownie, nie? Więc wychamy się jak najgłębiej, żeby zszokować ich linię dosłownie, nie? W jakikolwiek sposób. Zobaczymy, czy to wyjdzie w ogóle, nie? Ale coś widzę, że im ciężko chyba już, coraz gorzej, nie? Starają się, starają, ale coś nie mogą, kurde. Podmieniliśmy dywizję na samą piechotę, puścimy troszeczkę produkcji z artylerii i przygotowujemy się dalej. Moi drodzy, miałem iść ten superior tutaj jakby mass assault, ale powiem wam szczerze, średniawka z tą zmianą rozpiętości, bo ta zmiana rozpiętości strasznie źle działa na tym modzie, nie? Dobra, moi drodzy, zmieniamy doktrynę na plan bitewny. Jeszcze sobie wybiorę demagoga. Idziemy w plan bitewny i będziemy farmić XP-ka z powrotem, nie? Przynajmniej teraz, jak mam rozpiętość dywizji 40, to dam im chociaż 2 artylerie i te dywizje będą miały jakiś soft attack jakikolwiek, nie? O! To był okrzyk godowy orka, widzowie. A teraz ruszamy na krzywy jeruk! O! Mamy to! Dobra, teraz trzeba kolej połączyć do krzywego rogu. Jezus, z Bryjańska, jaka będzie kolej szła w ogóle, nie? Dobra, robimy to. Nie tylko to robimy, chłopiec. O Jezus, jestem odcięty. Boże, nie. Ja rozumiem, przegrać ze wszystkimi, ale z Włochami to jest... Proszę was, nie. Dobra, jest. Idźcie szybko to obstawić. Boże, jest. Chodź, chłopaki, się bronić, nie? Dobra, jest git. Dobra, chłopaki już budują kolej, nie? Jest świetnie. Chłopaki, przeszlibyście na Nikopol może, co? Wypadałoby to odciąć. Super, panowie. Gaz. Kontrofensywa.
Może ich wypcham stąd, panowie, i polepszymy sytuację naszą w Krzywym Rogu. To będzie kolej, nie? Jest! Super. Zaraz tu supplies będzie, nie? Dobra, moi drodzy, czas ruszać. Wszystko usunięte. Pierwsze okrążenie, które postaram się wykonać, będzie tutaj. Może przejdziemy i tutaj też będzie ofensywa druga na przecięcie linii kolejowej. Powinno nam się udać, ale to, że nam się powinno udać, to nie wiadomo, czy nam się to uda. Oczywiście Niemcy już starają się wycofywać, więc jak najszybciej trzeba rozpoczynać walki zaczepne z nimi. Dokładnie. I tutaj Benz. Nie będzie wspierania. Świetnie. Zobaczcie. Jedna część armii została okrążona niemieckiej. Ale fajne okrążenie siadło, jasny gwint, ty. Fajne, fajne, zobacz. Benz. Ty, pierwsze okrążenie, powiem wam na razie, fantastyczne, nie? Zobacz. Parędziesiąt dywizji dosłownie siadło, nie? W okrążeniu. Super, zobaczcie. Próbujemy ich na jedną prowincję zepchać, nie? Żeby sobie podliczyć straty Niemców w tym okręgu. O Jezus. Dobra. No ta ofensywa nam wyszła, to trzeba przyznać, nie? Pięknie. I teraz bum i bum. I pojedynczo hełmik po hełmiku. Będziemy ich składać. Bang, 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 bang. Do widzenia. Ty, to teraz, moi drodzy, chyba mój marszałek może rozciągnąć już linię frontu całkowicie. Ta, fantastycznie. Czyli ty jesteś bezużyteczny, czyli przykładasz się do niego, składamy to tak i robimy bend. No i panowie, zaraz czas na kolejną ofensywę. Dobra, nie wiem, czy to wyjdzie, ale postaramy się frontalnie troszeczkę dziabnąć tutaj Niemców. Bo chciałbym tutaj się wryć, żeby tu ich zamknąć, nie? I wtedy to już będzie sielanka dosłownie. Ale czy to się uda? Szczerze powątpiewam, nie? Chociaż, no, trzeba być dobrej myśli, tak? Jak to się mówi. Ty, mamy breakthrough, ale Niemcy się budzą troszeczkę do ofensywy, z tego co widzę. Chyba chłopcy się troszeczkę podirytowali, że tak powiem. Patrzmy. Dobra. Ty, nawet to dobrze wygląda. Super. Na razie na kierowo wchodzimy, żeby odebrzać im zapasy. Boże, jestem analfabetą, stary. Ale dobrze. Zobaczcie, staramy się ich podcinać zaopatrzeniowo, jak najlepiej to jest tylko możliwe. Ty, jeszcze na Czerkasy, jakbym wszedł? Rzucajmy żołnierzy Armii Czerwonej bez sensu na froncie. Straty się nie liczą, tak? Liczy się, czy uda nam się ich zaopatrzeniowo odciąć. Jak na razie z tego, co widzę, to udało się, nie? Fantastycznie. Ale rozciągnęliśmy tutaj świetnie front, nie? Ładnie. Dobrze, z racji tego, że tutaj nam bardzo fajnie poszło szybko, to postaramy się tutaj przezłomować przez tą kawalerię albo przez cokolwiek. No, tutaj są ciężkie tereny do zajęcia. Lecz jeżeli uda nam się odciąć cokolwiek, podchodźmy już od tyłu, żeby oni wiedzieli, że mają oddech nasz na plecach. Świetnie. Jezus, ty, czekaj, a puśćmy tutaj tak tego Andrzeja jakoś losowo przed siebie. Patrzcie, jak się rozlazłem, ty. A, już ściągają posiłki Niemcy. Niebezpieczni są. Ty, jeden kociołek mamy, zawsze to parę dywizji do śmieci, nie? Niemiecki. Super. Super, moi drodzy, patrzcie. Po tym jednym okrążeniu Niemcom się front załamał. Subcio? To nie? Niech chłopaki się tutaj porozchodzą szybko i zaraz spróbujemy zrobić tutaj odcięcie. Tylko trzeba sobie wywalczyć lepszą pozycję do ofensywy, nie? Postaramy się ich tutaj składać krok po kroku. Ty, moi drodzy, jak na razie, z tego co widzę, to ładnie nam wychodzi ścinanie przeciwnika. Zobaczcie, staramy się ich odciąć tutaj masowo, nie? Na północy. Tutaj niestety złożenie tego, jakby to powiedzieć, kotła będzie cholernie ciężkie, ale no mam nadzieję, że damy radę, nie? Tutaj jakbyśmy ich jeszcze odcięli, Jezus. Może by było OP, zobacz, bo oni tutaj tracą, a po 5 dywizji na kotle, po 10 i znika 40 dywizji, nie? Przeciwnikowi z frontu, stary. Tędy. Zobaczymy teraz, uwaga. Aj, Niemcy się budzą, moi drodzy, Niemcy się budzą, chyba nie dadzą się okrążyć. Zobaczymy. Mam ogrom wojska, ale nie uda nam się domknąć okrążenia, 100%. Ciężkie walki trwają, Niemcy dalej nie chcą tego kotła opuścić, ja jestem zdumiony, nie? No i super, złomet. I teraz dosłownie jedna prowincja nam została do zajęcia, nie? Błagam, jeżeli byście przepchali tą jedną prowincję, to by był najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Proszę, zróbcie to. Dobra, jedna dywizja tutaj została do przekroczenia. Proszę cię, kurde. Dobra, proszę cię. Tak, on nie ma organizacji, idź. Tak, o mój Boże. Dobrze. Boże, posiłki tu doszli i ty kontratakuj. Ty też kontra. Dobrze, Jezus Maria. Panowie, składamy ich z tego kotła. Boże, ile to mi zwolni dywizji, nie? Ale siadło. Dobra, tu już trzeba ich przedzielić jakoś, żeby się szybko z tym uwikłać, nie? Z tymi kotłami. Żeby je szybko poprzecinać, bo to sieczunia, nie? Dosłownie. Super. Tutaj pierwsze 8 dywizji. Do widzenia, panowie. Żegnamy bardzo. Super. Tutaj pierwsze zniszczenie, tu drugie zniszczenie. Tu jest parę dziesiąt dywizji na jednej kratce, chłopie. Tylko teraz trzeba mądrze domknąć, nie? Jest. Dało mi się. Nie dość, że ich przedzieliłem. Armie niemieckie, które szły na wyzwolenie tym dywizjom, padły. Attrition. Więc teraz już ich możemy dopychać do końca. Ty, zobaczcie, tu też będzie z 50 dywizji. To jest drugi taki kocioł. No to ja nie wierzę, że Niemcy się po tym podniosą w ogóle, nie? Tak naprawdę. To jest niemożliwe. Super, wycofuj się. No i fantastycznie. Panowie. Dobra, teraz tylko to podobijać. Fantastycznie. Wyczyścić te kotły i zobaczcie. Ty, Niemcy się ruszyły nawet. Chłopy, chciałeś do ofensywy już. Teraz to już chłopaki za późno trochę. Straty w tej wojnie są takie, że Niemcy 3,3 miliona stracili. Ja pewnie stracę więcej, znając życie, bo będę szedł na ofensywę zaraz. Bum. Każdej strony i teraz już jest koniec gry. Kolejne okrążenie, moi drodzy, tutaj w rejonie.
Chersonia, łatwiutko. I wiecie co, ja bym się spróbował może przeżyć tutaj, nie, na Nikołajew, żeby zmusić Niemców po prostu do wyjścia stąd, żeby sobie poprawić swoją sytuację supply'sową. Może to wejdzie, nie? Dobra, mission complete chyba, z tego co widzę. Udało nam się tutaj poprawić zaopatrzeniową sytuację. Niemcy już mają, wiecie, kakę, że tak powiem, gdzieś. My się tu prawdopodobnie, powiem wam tak, posiłki 60 dywizji, zapraszam bardzo serdecznie. Dobra, dodatkowe 60 dywizji, moi drodzy, za chwilę rozejdzie się na całej linii frontu, na wsparcie. A jajaj, chyba tego nie zdobędziemy, co? Niemcy się bronią, walczą jak lwy o te prowincje, nie? Ty, ale uda nam się tutaj przejść. Fantastycznie. Teraz trzeba Chersoń tylko zdobyć, bo to jest bardzo dobre miejsce z zaopatrzeniem dla nas. I możemy ruszać do ofensywy. Dosłownie. Patrzcie, moi drodzy, połowa dywizji została zwolniona. Straty w wojnie są takie. 4 miliony. Będę starał się wykonać tutaj jeszcze jedno, mógłbym zrobić okrążenie, ale nie wiem, czy jest sens się bawić w jakieś ofensywy, defensywy. Powiem wam szczerze, wydaje mi się, że mam przewagę na froncie. Wydaje mi się. Sprawdzimy to. Wszystko jest gotowe. Wszystko zostało podciągnięte. Zobaczmy, panie Woroszyłow. Rusz. Rusz i sprawdźmy, jak będzie wyglądała potyczka z Niemcami. Na południu na Ukrainie widzę, idzie najlepiej. Na północy jest czerwono. Tutaj, bo są rzeki, wiadomo, ale tutaj, gdzie jest normalna ziemia, prosta, bez rzeki, bez umocni, idzie fantastycznie. To, gdyby nam się udało okrążyć Kijów, to by było super, nie? Żylibyśmy ich wtedy. Może alianci lądują też w Europie, moi drodzy. D-Day 43. Trzeba ruszać. My musimy pierwsi do Berlina dotrzeć. O. Pierwsze przełamanko. Do przodu, panowie. Kurde, moi drodzy, na południu ich połamaliśmy. Wyszliśmy z Ukrainy całkowicie. Wchodzimy już na Besarabię, terytoria tutaj do Odessy. Będziemy szli już nie za wąt. Tutaj też ich połamaliśmy, przy Wilnie. Tutaj już widzę, poszło przebicie i raczej moje dywizje odzyskają Wilno. Wchodzimy już na terytoria polskie w ogóle. Ciekawi mnie, kiedy będzie Jałta. Moi drodzy, Kijów odbiliśmy. Wyzwolony Kijów. Wszystko wraca do nas powoli, tym bardziej jeszcze więcej fabryk, jeszcze więcej tego wszystkiego, więc musimy to jak najszybciej naprawiać, bo Niemcy to mają na 100% poniszczone, nie? Niestety tutaj przełamanie niemieckie, musimy przeorganizować dywizję. Moje dywizje już zmierzają w innym kierunku frontu. Mam nadzieję, że Niemcy odeślą też coś na pomoc przeciwko Francji. To w ogóle dziwne było, że jak oni mi tutaj weszli, to naprawdę nie mam zielonego pojęcia, nie? Ale skorzystając z tego, że te dywizje prawdopodobnie są średnio zorganizowane teraz, to spróbujemy się rzucić dosłownie do jakiejś ofensywki może zaraz. Tędy. Uwaga. Jeżeli to przejdzie, to będzie hicior. Przechodzi. Dobra. Proszę, wesprzyj. Oj. Trochę problematycznie jest, ale kurde, jakbyście to dali radę zdobyć, panowie. Chyba nie damy rady. Ty, za to tędy przeszliśmy w ogóle. Patrz, lol. Dobra, czyli to zostało okrążone wszystko. Niemcy już się nie mają gdzie wycofać, nie? Dobrze jest. Zobaczcie. Udało nam się zatrzymać na jeźdźce i teraz łatwiutko skontrujemy te terytoria. No i parędziesiąt dywizji poszło do piachu. No ja nie wiem, kurde, ja nie wiem, skąd oni to wojsko biorą. Zobacz, kolejne, jeszcze węgierskie, nie? Zobacz, wszystko ładnie uratowane. Cały front poszedł do przodu, moi drodzy. Niemcy jeszcze atakują na całej linii frontu. No to panowie, easy peasy, powiem tak, no. Easy peasy, lemon squeezy, no. Super. Dobra, czekajcie. Próbujemy, moi drodzy, zająć Odessę z marszu. Polepszyłoby mi to strasznie tutaj sytuację supply'sową. Liczę na to, że uda się ją zająć. Wątpię, że moi żołnierze dadzą radę to zrobić z marszu, ale no... Jeżeli to zajmą, to dzwonię na policję ze szczęścia. Mam to! Dobra, dzwonię na psy. Odessa zajęta. Fantastycznie. Ty, jeszcze jakby ten punkt zaopatrzeniowy dorwać. Dobra, panowie, jest fantastycznie. Dosłownie, można tak powiedzieć. Stwardniałem, jak cała Armia Czerwona. I możemy się tu przeorganizowywać. Front jest git. Puszczamy się. 100% bez ograniczeń. Niemcy atakują na całym froncie. Niemcy mają po jednej dywizji. W niektórych prowincjach 20, ale no to już trzeba jaj podziękować. Tutaj poszła niezła przebitka. Prawdopodobnie będziemy dążyli zaraz do zezłomowania całej Rumunii. Właśnie o to chodziło. Wyłączmy jego sojuszników z wojny. Francuzi z Amerykanami robią tutaj no aktualnie lachę Wehrmachtowi, więc no nieciekawie. Zdjęcie Berlina chyba będzie dla nas. Ty, panowie, rzeczywiście, potwierdza się scenariusz. Wjeżdżamy na Rumunię i wjeżdżamy do Bułgarii. Jest wszystko git. Niemcy zepchani. Jeszcze nie do granic z Polską, ale front jest ogromny. Nie wiem, czy mógłbym wycofać parę... No tu jest chłopiec 80 dywizji, nie? Na granicy z Finlandią. Cholera to wie. Z chęcią bym to wycofał, nie? O, Boże. Panowie, tu. Wielkie okrążenie, dążyć do tego, chłopaki. Chłopaki, nie mówcie mi, że się nie da. Zróbcie to. Musicie zaaplikować dywizję jak najgłębiej. Mam nadzieję, że dadzą radę, nie? Bardzo fajny mod, tylko nie polecam grać na tym modzie, jak masz słabego kompa, nie? Bo będziesz mógł jajka smażyć na procesorze, stary. Tak. Proszę was, pokażcie potęgę związku. Boże, złączcie to. Zezłomujcie te dywizje, bo to już jest naprawdę patologia, nie? Patrzcie, ile tu jest dywizji. Stary, tu pół Wehrmachtu będzie padało w tym okrążeniu zaraz. Oni nie dali się wycofać, dobra. Stary, pół Wehrmachtu tutaj pada w okrążeniu. Tutaj jest jeszcze gorzej, nie? Front to... Ja się dziwię, że ten front jeszcze nie poległ. Kompletnie do zera. Stary, przecież ja ich tu powinienem tak zezłomować, że to hit. Dobra, pauzujemy i reorganizacja. Reorganizacja, panowie. Super, zobaczcie. Składamy to okrążenie kolejne. Kolejne parędziesiąt dywizji w kotle, nie? To już są nieodwracalne straty dla Wehrmachtu, chłopie. Miażdżyliśmy ich tutaj, nie? Patrz. Goodbye, cellulite, nie? Stary, no nie wierzę, że Niemcy tracą 30 razy 50 dywizji piechoty.
ich sojusznicy tracą 40, nie? To nie wierzę, że oni to po prostu wytrzymają. Zobacz. Bum. Armia Czerwona wraca na front. Tu widzę potencjał na kolejne okrążenie, ale Niemcy się prują coś znowu. Zaraz zobaczymy, nie? Jeżeli to się uda, to będzie fajnie. Kolejne okrążenie, panowie, nie? Kolejne okrążenie i kolejne dywizje niemieckie w kotle. Kolejne, zobacz. Moi drodzy, armia, jakby to powiedzieć, pomorska ucieka. No, pomorska, wiecie, bałtycka. No niech sobie chłopaki uciekają tutaj. Ja nie mam z tym żadnego problemu. Mniej po prostu frontu do pokrycia. A teraz po prostu walimy prosto na port. Tutaj udało nam się zająć Kłajpedę, więc będzie fajny supplies. I powiem wam tak, Niemcy mają po jednej dywizji na kratce, dosłownie. I dalej mnie atakują, nie? Więc poczekam jeszcze chwilę. Kurde, powiem wam szczerze, że jak tak patrzę to na to naprawdę, to nie mogę nie pozwolić na to, żeby nie wykonać takiej ofensywy okrążającej, która ułatwi mi front. Ja już tak sobie gadam od 15 minut. A może jeszcze tu kociołek, a może jeszcze tam kociołek, a może jeszcze to, a może jeszcze stram to, nie? I widzisz, co się dzieje. I moje dywizje nie kryją frontu. Po prostu. Bo im się nie chce, nie? Dobra. Powiem tak. Nie interesuje mnie to. Lecieć do przodu, nie? Już nie bawimy się w gadanie po prostu. Dobra, lećcie już przed siebie, ich złomujcie, bo fronty mi się pierdzielą, nie? A tutaj zobacz, co się dzieje, stary. Oni myślą, że mnie zatrzymają, a to kolejny kocioł. Śmiechu warte, nie? Zobacz, Królewiec. 2 FPS-y, ale jadę do Królewca, moi drodzy. Pięknie. Chłopaki do przodu. Patrz, tutaj to już nie ma nic dywizji w ogóle, patrz. Jedźcie przed siebie, wchodzimy na terytoria polskie. Wyzwalamy, moi drodzy, to czas na wyzwolenie, nie? Tutaj jest tylko problem przez chwilę, ale to nie martwcie się. Totalnie wyzwoliliśmy Niemcy, nie? Moi drodzy, ofensywa już prawdopodobnie niedługo będzie wchodzić na niemieckie miasta i niemieckie terytoria. Straty w wojnie Niemców to 9 milionów, 7,8 u nas. Ja tylko 1 milion, nie? To naprawdę easy peasy, można tak powiedzieć. Napierdzielamy przed siebie, equipmentu mamy full, naprawdę. Jakbym chciał, to dorekrutować jeszcze 60 dywizji. Weźmiemy te 30 dywizji, weźmiemy te 60 dywizji na główny front. Nie ma sensu tego trzymać na Finlandii, jeżeli Finlandia nie zamierza dołączyć do wojny. Miała zostać zezłomowana, nie zostanie. I tutaj zobaczcie, co się dzieje, nie? To już jest kompletna sieczka. Kompletna sieczka za niedługo Warszawa, moi drodzy. Już będzie Warszawa robiona, prawdopodobnie. Mamy to. Idzie. I Warszawa nasza. A tutaj na północy już nas nie ma kto zatrzymać, dosłownie, nie? Jedziemy na ostro. Bo Niemcy, można powiedzieć, że są pokonane, nie? Już Bułgaria zmieniła stronę i do nas dołączyła, więc umożliwiła nam tutaj atak na resztę wojsk. Czekam na Rumunię jeszcze. Oho, moi drodzy, Rumunia się jeszcze nie chce poddać, ale tutaj są góry, a tutaj już jesteśmy w Szczecinie. Specjalnie zajęłem port. Warszawa już zezłomowana i zdobyta. Trzeba jechać dalej na Łódź. Mi się wydaje, że 428 dywizji bez problemu tutaj wystarczy. Oj. Upadli. Fantastycznie. Dobra, super. Dobra, niech już lecą chłopaki dosłownie, nie? Nie ma na co czekać. Niedobitki niemieckiej armii zostały okrążone, zostaną zniszczone. Powiem wam tak, panowie, droga na Berlin jest otwarta. I to dosłownie, nie? Mogę sobie wejść, tylko moje dywizje czekają na reorganizację i przemieszczenie wojsk. No tutaj oczywiście mi się front nie rozciągnął. Nie interesuje mnie to kompletnie, nie? Zaraz z północy spadnie na nich nawałnica Armii Czerwonej. Berlin zajęty, ale oni walczą dalej, to mi się nie podoba, nie? Myślałem, że będzie jakaś kapitulichenmachen, a tutaj proszę bardzo. Nawet do Grecji wchodzimy, nie? Cała Polska zaraz zostanie wyzwolona. Świetnie. Generalna gubernia kapituluje. Typ, moi drodzy, my prawdopodobnie dojdziemy szybciej do aliantów, niż alianci dojdą tutaj do Renu, nie? Upadek Rzymu, fantastycznie. Alianci wylądowali. My wreszcie będziemy mieli 20% po 15 minutach w treningu. Boże, dajcie mi ten procent, błagam was, bo ja mam 2 FPS-y. Dajcie mi ten procent, bo chcę Królewiec zająć. Boże, jest. Nareszcie. 30 dywizji dołączy do tego pana, zrobi tak. Oni będą dołączeni na główny front. Ale twoja armia będzie tutaj. Proszę cię, idź tu. Wejdź, zrób boom i idź. Yalta Conference for the sake of the lasting cooperation. Fantastycznie. I kolejne 30 dywizji tutaj. Boom, 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 boom. Do przodu, chłopaki. Bo mi już tak ledwo chodzi, nie? Dobrze jest. Konferencja w Jałcie była zrobiona. Spytam się ich o dostęp wojskowy wszystkich. Dobra, wymieniłem się ze wszystkimi drogami, handlem, że możemy wchodzić nawet do Holandii, żeby im pomóc. Nie daj Boże, jakby tam Niemcy stanęli na jednej kratce. Królewiec zostaje już zajęty z powrotem. Mam nadzieję, że to poświadczy o ich upadku. Tutaj się już wbijamy, moi drodzy. Wiedeń będzie zaraz zajęty. Tutaj się odbijamy. No powiem tak, to już jest praktycznie koniec, nie? O Boże, Węgry kapitulują, już myślałem, że to jest konferencja jakaś, ale niestety nie. Niestety dalej będę się, moi drodzy, męczył. Ej, panowie, no, żarty żartami, ale ja tutaj odbiłem 90% Niemiec. Kiedy kapitulacja? Gdzie jest pomoc? Halo? Gdzie jest pomoc? Powtarzam, gdzie jest pomoc? I dlaczego nie ma końca jeszcze? Nareszcie, Boże, czy to jest koniec? Mój smutek osiągnął apogeum. Boże, Włochy skapitulowały. A co z Niemcami? Czemu Niemcy są nieśmiertelne w tym modzie? Boże, kochany. Dobra, i muszę pomóc Francuzom, nie? I wszystkim, stary. Zobacz, 50 dywizji stoi w kółku tutaj. Trzeba im pomóc, no bo oni nie dadzą sobie rady, chłopcy, nie? Chłopczyki. Czy ktoś z was sobie wyobrażał Armię Czerwoną w Paryżu? No ja niejednokrotnie, ale nie sądziłem, że na takiej modyfikacji dojedziemy aż do Paryża w 1944 roku. Używając praktycznie Armii Czerwonej. 11 milionów Niemców. Kaput. 1 milion czerwonoarmistów. To są straty, na które jestem gotowy. King Kong, moi drodzy, mamy to. Boże, nareszcie.
Nareszcie. Moi drodzy, konferencja pokojowa, nic nie robiłem. Miało być normalnie, miała być Jałta, miała być wszystko, a jest z tego, co widzę, gówno nie Jałta, że tak powiem. Tego, co mogę tutaj zobaczyć, jeszcze Adolf nawet żyje. Fantastycznie, co? No to chyba, moi drodzy, coś Jałta nie wyszła, jeżeli Włochy są marionetką Związku Radzieckiego, nie? Powstała Ukraina na Rumunii. I powstały trzy Rumunie chyba. I Węgry. To spoko, że dwa Węgry powstały, nie? Pożo nie wnikam. No nie mam co tutaj jeszcze więcej ustawić. W ogóle Kaliningrad nie jest bój, nie? Wiecie, o co chodzi. Ale z Polski zrobiliśmy marionetkę, jest fantastycznie. Berlin jest podzielony na strefy okupacyjne. No spoko, no. Zimna wojna nadchodzi, chyba tak można powiedzieć. Dzięki za uwagę. Mod do końca tutaj tak nie oddał na końcu, że tak powiem, ale no udało nam się wygrać, było fantastycznie. Zostawcie lajka i sprawdźcie te filmy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej filmów z Hoja, bo są naprawdę zarąbiste, nie?